komunikacji proszę o zrealizowanie. Proszę Państwa, jest to uchwała, którą podejmuje kilka dzielnic takiej samej treści. Dotyczy ona wprowadzenia zmian w komunikacji miejskiej w liniach 6, 11, 13, 19, 23. Nie wiem, czy mam to czytać, to dosyć obszerna uchwała, czy Państwo była. Jeżeli jest wola taka, to przeczytam. Jeżeli nie, to jest jakieś pytania, to nas dotyczy linia 19 jest 11, 19 linia w tym momencie jecha 23. Natomiast linia 19 w tym momencie zmieniałaby trasę na proponowaną i wnioskowaną przez nas wcześniej, czyli jechałaby ulicą Broszka. Nie skręcałaby, jechałaby na wprost korku, także obsługiwałaby osiedle Cegielniane. Linia 23 dotyczy, że tak powiem, zwiększenia kursów zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, natomiast linia 11 likwidacji kursu linii sobotniej w niedzielę, natomiast linia 11 zmiana trasy z Mego Płaszowa poprzez Lipińskiego, Kuklińskiego, Kimielskiego, powiedzmy Grzegorzecka, Bitna, Starowiśna na zjeździe Limanowskiego, Kalwaryjska oraz Wadowicka, Broszka i Nagrota Lubelskiego w stronę Czerwonej Mapy. Wprowadzenia oraz wprowadzenia niedzielnych kursów linii. Tak, w dużym skrócie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Proszę. Ja chciałam zapytać, czy linia numer 8 została celowo zapomniana i pominięta w tej uchwale? Nie. My tę uchwałę podejmowaliśmy wcześniej uchwałę dotyczącą linii 8, natomiast to jest taka wspólna inicjatywa, która praktycznie kilku dzielnic, które praktycznie te i tam, tu jest konsensus w sprawie tej linii. Natomiast wiem, że co, że linia 8 nie zyskała. Nie zyskała. Nie, zyskała. Nie o to chodzi, bo po prostu wybiera się to, co jest teoretycznie możliwe do przełknięcia przez Urząd Miasta. Dlatego tak w grupie kilku dzielnic taką decyzję, żeśmy podjęli. Była, ponieważ przedstawicielem jednej z dzielnic jest pracownik MPK, więc on wie, o czym mówi. Wsadzanie wszystkiego, które wszystkich naszych żądań, które wielokrotnie żeśmy podejmowali przy okazji tej uchwały, mogłoby skutkować odrzuceniem uchwały w całości. Lepiej uzyskać coś, co nam jest potrzebne i na to jest konsensus wszystkich dzielnic, to znaczy nie wszystkich, tych przez które te tramwaje przejeżdżają. Spotkanie było organizowane, ja Państwu mówiłem na poprzedniej sesji, było organizowane w dzielnicy drugiej. Uczestniczyli przedstawiciele dzielnicy 13, 7, 8, no i 9 nasza, nie? Nawet też chyba był to z 11. Także to jest już grupa, która ma jakąś grupa reprezentatywna i mająca jakąś tam teoretyczną siłę przebicia. Dlatego tak to zostało pomyślane. Ale linia 8 byśmy się pewnie perspektywicznie znowu zajęli. Oczywiście, nie, że będziemy. Czy to chyba nasza dzielnica? Znaczy, proszę Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że skoro Państwo mówicie o linii 6, z którą niewiele dzielnica ma wspólnego, o linii 11, której niewiele dzielnica ma wspólnego, o 13, która w jakiś sposób tylko się tam gdzieś łączy, ale niewiele dzielnica ma wspólnego, to pominięcie istotnej linii, która ma coś wspólnego, 8, 19 już też była przecież uchwała, jeżeli ja pamiętam, na którą Państwo podejmowaliście, wydaje mi się, że powinniście Państwo tak samo prosić, wnosić tą linię 8 jako wielu mieszkańców dzielnicy 9 problem zgłaszający. Panie radny, ja tłumaczyłem wyraźnie, że jest to inicjatywa opracowana przez grupę dzielnic i nie chcą poszczególne dzielnice biorące udział w tworzeniu tej uchwały podjęli taką decyzję i to nie jest problem, żebyśmy zamierzali.
w tym temacie, dlatego że my wyskoczymy z linią 8, co nie było uzgodnione na tym spotkaniu i możemy pogrzebać szansę wspólnej inicjatywy. To jest projekt uchwały był przygotowywany przez kilka dzielnic na zasadzie uzyskania przynajmniej minimum, co jest możliwe ze względów ekonomicznych. Zaręczam pana, że zawsze będziemy, niezależnie od tego, będziemy indywidualnie również podejmować temat, jeżeli zostaną stworzone. Czy ktoś z państwa, proszę bardzo. Ja chciałabym jeszcze dopytać o linię 19. Czy w trakcie ustaleń i dochodzenia do tego konsensusu rozważaliście państwo zwiększenie częstotliwości? Bo linia numer 19 to są 3 objazdy w ciągu godziny, przepraszam. To jest istotne, prawda? Bo to jest linia długa. I czy przy tych zmianach, to jest drugie pytanie, rozważana była jednak trasa powrotu na tą linię od Gorca do końcowego przystanku Zdrowodrza Grucha. Czy w ogóle taka rozmowa się toczyła na ten temat? Po prostu była to tylko i wyłącznie rozmowa dotycząca zmiany na tym krótkim odcinku Groszka Kamranka Monte Carlo Śląskiego. Proszę bardzo, odpowiadam. Materiały w tej sprawie są dostępne. Podstawowym założeniem inicjatywy podjęcia tego typu uchwały było to, żeby nakłady i praca przewozowa była ustalona na zasadzie zerowej, nie? Że wszystkie zmiany tu zaproponowane nie wymagają zmiany kosztowej w opracowaniu tego układu, bo wszystko jest analizowane pod względem ekonomicznym. Każda zmiana, która pociąga za sobą zmianę kosztów ogólnych, czyli dofinansowania MPK, zwiększenia dofinansowania MPK, jest z góry skazana na niepowodzenie. Proszę bardzo. Ja mam może taki wniosek, żeby na następną sesję wcześniej skierować takie zapytanie do Komisji Komunalnej naszej. Być może zorganizować jeszcze spotkanie z dzielnicą numer 6, która by mogła się na własną rękę podjąć uchwałę na temat. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dyskutowaliśmy o 8, dyskutowaliśmy głęboko, dlaczego od cichego kącika miasto nie podejmuje inwestycji strategicznej połączenia cichego kącika z Bronowicami przez tyle lat, kiedy to jeszcze było możliwe, a nie wiadomo, czy jeszcze jest możliwe teraz. Wszyscy uznają to za realny pomysł, za rzeczowy pomysł, natomiast no, nierealny w aktualnej sytuacji ekonomicznej. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Ja się chciałam zapytać, czy nie można by na przykład na następnej sesji podjąć uchwałę odnośnie ósemki? Nie widzimy przeszkód, natomiast namawiam. No nie, bo ty mówisz, że szóstka jest jedna zasadnicza rzecz. Przygotować się z szóstką i na koniec. Ale tylko jest jedna zasadnicza rzecz. No niestety już się domykają sprawy dotyczące zmian, bo to miało wejść w czerwcu. I ja nie wiem, czy nie można akurat wprowadzić tutaj linii 8. Dlaczego musimy... Dużo nie wprowadzić. Ja nie wiem, ja tłumaczę, nie wiem, może niejasno tłumaczę. Ja rozumiem, skoro... jasno tylko, że ja panie przewodniczący, tylko ta uchwała nie jest w interesie naszych mieszkańców. Proszę, to jest poparcie inicjatywy. Jak to nie jest naszym interesie? No ale nie spełnią oczekiwań naszych mieszkańców. Ale zebraliśmy 1000 podpisów, proszę państwa. Proszę państwa, może po kolei. Ta inicjatywa była oddolna i to też trzeba uwzględnić. Myśmy dawali uchwałę jako jedna dzielnica. Jeżeli to idzie jako blok porozumień między dzielnicami, to wydaje mi się, że to powinno być jak najbardziej uwzględnione.
Bo to jest popieranie no, nie do końca naszych interesów. Taka proszę, ja nie bym polemizował z panią radną, bo tu nasz interes też jest. No, bo jedenastka jadąca przez kapelankę, a dziewiętnastka jadąca kalwaryjską, czyli brak połączenia. Jeden punkt. No. Jest jeden punkt. Zawsze kompromis polega na tym, że zwłaszcza wielu dzielnic, że każdy znajduje coś korzystnego na siebie. Co nie przeszkadza w przyjęciu tej propozycji, że na następnej sesji możemy podjąć następną uchwałę w sprawie ósemki czy jeszcze innych spraw w porozumieniu z innymi dzielnicami. Przyjmuję taką propozycję. Czy ktoś z państwa jeszcze... Nie. To była oddolna inicjatywa kilku dzielnic. Ja widziałem w tym sensie. Proszę bardzo. Dużo podpisów też zebrano, bo myśmy zbierały na osiedlu Cegielniana i zebrałyśmy 1000, a była w Borku Fańskim też kampania olbrzymia i też bardzo dużo zebrali podpisów. Ale ja rozmawiałam wtedy, co byliśmy dyrektora Saponia, on powiedział, że najbardziej prawdopodobna jest ósemka Dobronowic. Proszę Państwa. Zostanie przywrócona, że teraz Państwo nie wydawacie tego z tej uchwały. Teraz uchwała jak najbardziej załatwia bardzo ładnie dzielnicy 13, wszystkie komunikacyjne problemy, które oni mają 6, 11, 13, no 23 likwidacja w sobotę. Także tutaj szkoda, że nie jest wyrażone również życzenie wspólne, ale z interesem dzielnicy 9. Proszę Państwa, jeszcze pan raz. Pan radny na ten temat rozmawiał tak, z radnymi miasta. Rozmawiałem, nie z radnymi miasta, nie. To jest kompetencja pana prezydenta, no z ekipu poprzez pana prezydenta. Ja rozmawiałem w sprawie przywrócenia tej linii. Mam nadzieję, że ta linia właśnie zostanie przywrócona. Co nie znaczy, że dla zewnętrznego wykazania się działania rady, chociażby w sukurs pomocy tym organizowanym protestom, które były na ten dni, Borku, z tego co pamiętam, było to dość głośno, no należało wesprzeć też tą inicjatywę. Takie odnoszę wrażenie, ale to Państwo decyduje. Ale my wspieramy, bo ile pamiętam, dyskusja na temat linii 19 i 8, osobiście pisałam przecież taki tekst, prawda, z panią Szczęsną i na ten temat także podejmowaliśmy uchwałę. Więc to nie jest tak, że nigdy na ten temat nie wypowiadać mi. Państwo wypowiadaliście w tej formie uchwały. No w formie uchwały wypowiadaliśmy się w sprawie linii numer 8 i 19. Ja w tej chwili nie potrafię panu podać numeru tej uchwały, ale nie jest taka uchwała. Proszę Państwa, będziemy wam powiedzieć. Powtórzyliście Państwo linię 19, pominęliście 8, ale to dobrze, nie wiem. A ja mam taką propozycję po prostu, żebyśmy przegłosowali wprowadzenie linii 8 tutaj do tej uchwały. Ja jestem za. Przegłosujmy. Kto jest za wprowadzeniem tutaj do tej uchwały jeszcze linii 8? Proszę zgłosić poprawkę. Proszę zgłosić poprawkę. Ja naprawdę, proszę Państwa, ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć jedno, że łatwo jest to krytykować tu na forum Rady, tylko proszę Państwa, jak się znajdziemy w szerszym gronie, to my kilku dzielnic, my wypadamy blado, bo ja występując w imieniu naszej dzielnicy usiłuję coś uzyskać w jakiejś wspólnej inicjatywie. I my przedstawiamy tą uchwałę w ostatniej kolejności, bo nie wszystkie materiały były dostępne na poprzednią sesję, w związku z powyższym nie było możliwości. I teraz Państwo, co to znaczy nie rozumiem? Przepraszam bardzo, ale jak jesteśmy na spotkaniu dzielnic, to jesteśmy równorzędnymi partnerami wszystkie dzielnice. Tak, to traktowałem i oni też są równorzędnymi partnerami. No. Dobrze, przepraszam bardzo, ja po sesji formalnej proszę o 5 minut przerwy. Proszę bardzo, ogłaszam 5 minut przerwy.
wpłynęła poprawka. Paragraf pierwszy uchowanego uchwały otrzymuje brzmienie, rozumiem, że chodzi o kolejny punkt 6. Przywrócić trasę linii 8 do Bronowic. Otwieram dyskusję, proszę. Znaczy, ponawiamy mój głos poprzedni. Dołączenie i poszerzenie uchwały w obecnym kształcie numer 8 uważam za mało strategiczne. Jeżeli już zostawmy uchwałę poprzednią i głosujemy, czy jest dobra, czy ona jest zła, czy chcemy, czy nie chcemy, linię numer 8, no to każdy ma prawo zagłosować. Nie, natomiast jeżeli chcemy linię numer 8 wznowić, po pierwsze, proponuję podjąć wspólne działania z dzielnicą numer 6 i między innymi z Komitetem Obywatelskim, który na terenie dzielnicy numer 6 mocno optuje za przywróceniem linii numer 8. Przedyskutować ten temat na Komisji Komunalnej i na najbliższej sesji, czy nawet na dzisiejszej osobną uchwałą, ale ja jestem raczej zgodny, żeby to wspólnie, w sposób przemyślany, wspólnie poprzez przynajmniej te dwie dzielnice wystąpić do miasta z nową uchwałą. Dołączanie tego do obecnej uchwały według mnie jest strzałem dla nas samych w kolano. Jeżeli oczywiście każdy ma prawo to ocenić według własnego uznania, ja wyraziłem swoją. Dziękuję. Ja popieram wypowiedź kolegi radnego. To jest bardzo słuszna propozycja. Dziękuję. Czy ktoś, zamykam dyskusję, głosujemy wprowadzenie poprawki. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki do dzisiejszej uchwały? Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. 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 Nie widzę. Przepraszam, że zasłaniam. Kto jest przeciw? Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Głosujemy uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Ile? Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. To jest osiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do nas.